Interze dzisiaj niestety się nie udało po wielkim, można powiedzieć, meczu, wielkim spektaklu. Lechia niestety przegrywa po rzutach karnych. Owszem. No i jak może trener skomentować tradycyjnie to spotkanie? Jak mogę skomentować? No na pewno dużo emocji przemawia przez nas gdzieś tam przez szatnię. Moi podopieczni są na pewno rozgoryczeni i na pewno mają moim zdaniem słuszne przeświadczenie, że nie zasłużyliśmy na porażkę, finalnie porażkę, aczkolwiek w meczu był remis i dlatego ciężko o jakąś tam konstruktywną na pewno wypowiedź. To, co było kluczowe, na pewno sobie na spokoju gdzieś tam też przeanalizuję, już może nie z drużyną, tylko sam dla własnej świadomości, aczkolwiek ja mimo wszystko ciężko mi się cieszyć i szukać pozytywów po porażkach, ale tak jak robiliśmy to przez całe pół roku, ja mam takie przekonanie i wręcz jestem pewien, że byliśmy zespołem lepszym, bo nie licząc końcówki pierwszej połowy, gdzie troszkę zbyt cynicznie też podeszliśmy do tematu pressingu w takich warunkach i mówiąc brzydko, nas troszkę przytkało, przeciwnik był w stanie się przedostać przez nasz pressing i to nie było bezpośrednią przyczyną straty bramek, bo straciliśmy je w taki sposób, no, który nie powinniśmy. Mówię o stałym fragmencie, gdzie przesunięcie jednego piłkarza spowodowało, że akurat piłka wpada w tę lukę, w której on powinien stać. Aczkolwiek, tak jak mówię, tutaj nie będziemy rozpatrywać tego przez pryzmat indywidualny, bo ludzką rzeczą jest gdzieś popełnić błąd. Kluczowe było to, że moi podopieczni pokazali w tak trudnym meczu, w tak trudnych warunkach, że nawet przegrywając dwoma bramkami w końcówce jesteśmy w stanie znów odrobić wynik na korzystny. A tak jak wyglądała dogrywka, to no żal było troszkę, że jedna z tych trzech sytuacji nie została przez nas wykorzystana, gdyż uważam, że tu już było ewidentnie dostrzegalne to, że byliśmy zespołem dominującym, lepszym. I coś, co mnie bardzo cieszy, to to, że zespół bazujący na posiadaniu piłki, jakim jest Unia Skierniewice, no była przez nas zepchnięta do głębokiej defensywy i uciekała się gdzieś tam do dłuższych podań, co oczywiście jest rozliczane przez jeden pryzmat wyniku. Niemniej jednak, wracając jeszcze do kontekstu całej rundy, ja bez względu na wynik, tak samo jak mówiłem przed meczem, bez względu na wynik końcowy i to, że nie mamy upragnionych złotych medali, ja nie mogę przez pryzmat de facto jednego kopnięcia z rzutu karnego tutaj wieszać psów, czy po prostu płakać, być niezadowolony, bo patrząc obiektywnie, zrobiliśmy wszystko, żeby wygrać i tak jak mówiłem na początku, nie zawsze to, że chcemy, że pragniemy, że jesteśmy lepsi, że tworzymy więcej sytuacji da zwycięstwo i da jakiś puchar i szkoda, że to było w tym meczu. Po końcowym gwizdku, po tym ostatnim strzale z rzutu karnego, kiedy już wszystko było jasne i zawodnicy podeszli tutaj do kibiców im podziękować, trener nie był trenerem, tylko jednym z kibiców. Wyraźnie stanął pan przy siatce razem z kibicami był brawo swoim podopiecznym. Chyba jest pan bardzo dumny, nie tylko z tego finału, ale także chyba z całej rundy. To było, powiedzmy, takie podziękowanie im za cały trud, który włożyli w tę rundę i dlatego chciałem też im pokazać, że z jednej strony zawsze byłem po ich stronie, zawsze ich wspierałem, zawsze robiłem wszystko, żeby oni mogli wygrywać, aczkolwiek na sam koniec chciałbym pokazać też innym, żeby w tym naszym kibicom, żeby nie zapomnieli o docenieniu tych chłopców, którzy 6 miesięcy temu byli skazywani na to, że nie wygrają niczego, że cudem unikniemy degradacji, mówiąc jeszcze wracając do linii, a ta drużyna, pragnę przypomnieć, na 20 meczów wygrała 11 z nich. To jest wielki wyczyn tej drużyny i dlatego bez względu na wszystko, choćbyśmy dzisiaj zagrali nie na swoim poziomie i przegrali w dowolnym wymiarze, w dowolnym wyniku, ja w dalszym ciągu miałbym poczucie takie, że wykonali kawał świetnej roboty i dlatego należy im się za to duży szacunek. Sezon, można powiedzieć, 2018-2019 już oficjalnie zakończony. Bardzo krótki odpoczynek, ponieważ to jest tak naprawdę troszeczkę nieco ponad miesiąc czasu. Kiedy w takim razie pierwszy raz spotka się pan z drużyną po tych urlopach i jak to będzie wyglądało? To, czy się spotkam z drużyną w takiej formie jak teraz, to jeszcze nie jest pewne, ale na pewno zaplanowane przeze mnie przygotowania ewentualne są na 15 lipca.